dziękuję księdzu Piotrowi, że mnie wpuścił w ten swój kanał na YouTubie i zaprosił do tych rozkminek. I na tym koniec uprzejmości, bo Ewangelia, którą dzisiaj dostajemy, jest dla mnie, myślę, że dla księdza Piotra i dla wielu z nas, ogromnym wyrzutem sumienia. Ale pozwólcie, że zacznę od pytania. Jak wam się zdaje, kto w tej Ewangelii jest pokazany jako ten, który nawalił, ten, który coś zepsuł, ten, komu się coś nie udało, albo który nieudolnie wypełnił swoją misję? Myślicie, że święty Tomasz, nie? Ja też tak myślałem przez długi czas, tym bardziej, że Ewangelia nam mówi o tym, że to był niewierny, niewierny Tomasz, taki tytuł jest zapisany w Biblii Tysiąclecia, nie? Tymczasem, jak się głębiej temu przyjrzeć, to wcale nie Tomasz tutaj jest tym najgorszym. Ja wiem, że to jest wygodne znaleźć sobie takiego kozła ofiarnego i patrzeć, no on jest zły, tak? Jemu się nie udało. Nie. Tu się okazuje, że ta Ewangelia może mówić o nas, może mówić do nas i pokazać, że to my czasem nawalamy. I wcale nie chodzi o to, że nie jest nam łatwo uwierzyć, tak jak nie było łatwo uwierzyć Tomaszowi. Bo zobaczcie, że zanim Tomasz spotkał się z Jezusem, zanim spotkał się ze wspólnotą, to najpierw Jezus spotkał się z jego kumplami. Spotkał się z innymi apostołami. I co im powiedział? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To znaczy Jezus mówi tak, słuchajcie, widzicie mnie zmartwychwstałego, widzicie, że żyję, dotykacie mnie, rozmawiacie ze mną, to teraz idźcie i dajcie temu świadectwo. Opowiedzcie o tym, że mnie widzieliście. Głoście mnie, tak? I pierwszym, którego dostają w swoje ręce, jest ich kolega. Jest święty Tomasz. Jest ten, który całe życie ostatnie z nimi spędzał, który był z nimi we wszystkich momentach. Dostają go w swoje ręce. Pierwszego, który jeszcze nie widział Jezusa. I co? I mają mu głosić to, że Jezus żyje. I mu głoszą. Widzieliśmy Pana. Tak zapisał ewangelista. Jaka jest reakcja Tomasza? Jesteście jakoś niewiarygodni. Nie wierzę wam. Muszę sam zobaczyć. Głosicie tak niewiarygodnie, że jakoś trudno jest mi uwierzyć w wasze słowa. Wiecie, ta Ewangelia pokazuje, że ludzie nie chcą tylko i wyłącznie słyszeć w naszych wspólnotach o Jezusie. Chcą móc zobaczyć w naszych wspólnotach Jezusa. Zobaczyć, nie usłyszeć. Bo jak będą tylko słyszeć nasze gadanie, to to nic nie da. Muszą go zobaczyć. A zobaczą go tam, gdzie swoim życiem będziemy potwierdzać to, co mówimy. Najwyraźniej pierwszej wspólnocie uczniów pierwsze kazanie po prostu się nie udało. Byli mało wiarygodni. Wiecie, trzeba zadbać o tą wiarygodność. O to, czy nasze życie, nasze czyny potwierdzają to, o czym mówimy.